Cześć, cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj po to, byśmy mogli wspólnie zerknąć sobie na kolejny kalendarz magiczny. Omawialiśmy już czaromarownik. Ten kalendarz jest co roku. Ja tutaj mam go pod ręką, próbuję się do niego dostać. O, proszę bardzo. Czaromarownik był już omawiany, a w tym momencie mam przed sobą czarowny kalendarz na 2024 rok Joanny Laprus, autorki słowiańskich bogini ziół i na przykład jeszcze słowiańskich roślin czarownych. Także dzisiaj będziemy się przyglądać temu oto dziełu, tej pozycji. I powiem Wam, że fajne jest wydanie, już sama okładka mi się bardzo podoba, bo jak wiecie, ja lubię... No, jestem trochę dotykowy człowiek. Na dotyk tutaj jest taki welwet wręcz. Wypukłe mamy te przepiękne księżyce. Zresztą one się pięknie mienią. I to drzewko też jest dla dotykowców bardzo fajne, bo ono też jest wypukłe. No, w ogóle jest przepiękny ten kalendarz tak naprawdę. I z tyłu mamy niech się Wam wiedzie, niech Wam się darzy, niech Was wspierają bogowie starzy. Sugerowana cena kalendarza 79 zł. Ja kupiłam w przedsprzedaży, to była chyba połowa ceny, z tego co wiem, wydane przez Świat Książki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wklejkę, mamy gwiazdeczki, w zasadzie to mamy papier we wkropki. Jeszcze on będzie tak trochę, wiecie, no, nie współpracował. Twarda oprawa i jedna zakładka dopasowana kolorystycznie do tegoż produktu. Słuchajcie, miejsce, zresztą bardzo ładnie, od razu mówię, tak samo jak poprzednie książki, przecudnie wydane, to ja jestem zachwycona. Miejsce na wpisanie swoich danych, w razie by ktoś znalazł. Mamy również przegląd roku, także taki kalendarz typu A, kiedy jest środa, tutaj się również znajduje, po 3 miesiące na jednej stronie. No i oczywiście miejsce do pisania, bo dlaczego by nie. No i skrócony kalendarz 2025 roku. Przed każdym, w ogóle każdy miesiąc jest innym kolorem, co akurat może w tej kamerze będzie średnio widać. Jest to kamera do streamowania, teraz telefony robią lepsze, no ale no nieważne, tak mam podłączony sprzęt. Zawsze nam się zaczyna miesiąc od takich ogólnych, fajnych informacji. Zaczniemy od stycznia. Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy, czyli mamy tutaj przysłowia. Mamy również koło kalendarza księżycowego, które bardzo często się, słuchajcie, wyrysowuje w takich Book of Shadows, które są, wiecie, takie robocze, jak ja to nazywam. No i oczywiście kalendarz będzie pełen ciekawostek, z tym, że jest przecudnie wydany, trochę stylizowany na stary, te karty są naprawdę ładne. Ja bardzo lubię patrzeć, kiedy jest, no, ze względu na pracę, nów, pełnia i księżyc, w jakim jest znaku zodiaku. Pierwsza kwadra, trzecia kwadra, w jakim zodiaku. I tutaj ładnie nam pokazuje, że właśnie od nowiu do pełni rośnie, tak? Na tej zasadzie. No i mamy ciekawostki w miesiącach. One są roślinne również, ale często dostosowane do danego miesiąca, więc to jest dosyć fajne. To jest taki trochę grimoire, bo powiem tak, funkcji kalendarza dla mnie w życiu nie spełni pod względem zapisków, bo jest strasznie mało miejsca. Zaraz do tego dojdziemy. Ale wiadomości nie są takie, wiecie, jak pani domu, krótkie, tylko są takie, no, powiedziałabym, sensowne. Zobaczcie, tutaj mamy przepiękną grafikę koła roku, kiedy mamy noc kupały, dziady wiosenne, jary święto, welesowe, szczodre gody, dziady jesienne, tak? Czyli takie słowiańskie.
No i mamy o tym koloroku. No i tu przechodzimy do mojej osobistej tragedii. Miejsca na zapiski brak. No jest to dla mnie kalendarz do przeglądnięcia, co tam się dzieje. I na przykład, wiecie, Nowy Rok Trzech Króli, spoko, dlatego że ja mogę tutaj na kanale sobie zaplanować i nie muszę pamiętać pewnych rzeczy. Na kanale mogę sobie zaplanować. Fajne jest to, że mamy ten skrócony miesiąc. To super. Miejsce na zapiski to dla mnie, to jest dramat, jak ja mam zapisku, ale ja jestem piśmienna. Natomiast jak ktoś jest niepiśmienny, to okej. Okay. Gdyby ten kalendarz, to była jakaś strona taka tygodniówka, no nie, a miał jeszcze dniówki i nawet jakby ważył 300 ton, by leżał na biurku, byłby idealnym kalendarzem for me. No ale idealne kalendarze są wtedy, jak sobie zrobić samemu się bujo. No wtedy nie są takie śliczne. I zobaczcie, tutaj mamy wschód, zachód, pozycję księżyca, księżyc garbaty ubywa i w jakim znaku. I to jest coś, co jeżeli nie jest się astrologiem, stanowczo do każdego rodzaju magii wystarczy. Dbałość o detale i szczegóły. Ten kalendarz jest zrobiony tygodniówkami. Może by mi się udało go... Morena zimowa. Duchy, które wkrótce wrócą do nawi, stają się coraz bardziej rozsierdzone. Do momentu zamknięcia granic zaświatów, czyli do 19 stycznia, niewskazane są wróżby, wszelkie inne magiczne działania. Wiecie, la, 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 la. Bardzo słowiańskie, bardzo fajne rzeczy, bardzo. No grafiki mi się też bardzo podobają, bo są takie starowojenne, jak ja to mówię, jak ze starych grimoarów. Jeszcze te tygodniówki ja osobiście mogłam wykorzystać, tylko że jak ja mam listę to do na tydzień, to ona zajmuje stronę B5. Więc dla mnie to nie jest użytkowy kalendarz. Użytkowy jest pod względem wiadomości. I porównując go z czaromarownikiem, który też nie ma miejsca do pisania swoją drogą, chociaż je ma, to czarownik, to ja mówię, to jest przyjaciółka i pani domu, a to jest treść dosyć dla mnie osobiście wartościowa. Zobaczcie, 18 stycznia, Wigilia Świętej, Święta Wody. Podobno sny śnione tej nocy są prorocze, a garść śniegu wrzucona do studni zapewni dobre relacje w rodzinie. Kumacie to przestrzeń magiczną tegoż kalendarza? Mam nadzieję, że tak. No i tu są takie właśnie tygodniówki. O, dzień domowika. No, wiecie. Herbatka z sosny z kaszel na gardło. Dwie garści świeżego igliwia. No mówię, dostosowane to jest. To będę przeglądać. Luty. Będę sobie pracować z tym z tygodnia na tydzień. Przed naszymi kawami z wróżką, żeby wiedzieć, co robić. O, gromnicznik, czyli gromnicznej. Przysłowia. Lut już jest w innej tej. Znowu mamy kalendarium. I wierzba, czyli na każdy miesiąc magiczna roślina. Tym razem nie koło roku, tylko Bóg Weles. Tam nie było? Powinno być. Poczekajcie, bo mogłam przegapić, albo mi nie dali, bo czasem, wiecie co, ja mam w rodzinie ktoś, a jest, kto robi poligrafię, czasem przeoczą. Można przeoczyć, no wtedy są zwroty, wiadomo. Ale jest właśnie, czyli jest ten cały taki na miesiąc rozkładek. Na miesiąc rozkładek i mamy tutaj te najważniejsze rzeczy. Czyli mamy tą gromnicę, czyli gromnicznej. Nie ma tutaj tych wikańskich, bo to jest takie podsłowiańskie. Powiem wam, o, zawiązywanie węzłów. Jeżeli chcemy pozbyć się tego, co nam szkodzi, od tego dnia przez 40 kolejnych, aż do równonocy, zawiązujemy węzły. Każdy z węzłów symbolizuje to, od czego chcemy się uwolnić. W dniu równonocy należy je rozwiązać. Zobaczcie, ile będziemy mieć działań magicznych. To jest po prostu dla mnie idealne z takimi krótkimi rzeczami, prostymi do wykonania. Będziemy sobie robić na kanale po prostu. Będziemy normalnie treningować, zwiedzać, nie spać, treningować. I mniej więcej tak to wszystko wygląda, słuchajcie. Ciekawostka, jakaś tam bogini, Bóg, roślinka, tygodniówki, jaryło. Też jarygody, nie? Dostosowane do... I przejdźmy, o zobaczcie, i kolorystycznie, i jarzębina we wrześniu, no bo kiedy, jak nie we wrześniu, jest idealnie przemyślany. Ja jestem zachwycona. Piździelnik. I chciałam przejść na koniec. La, 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 la. A na końcu mamy notatki. Umówmy się. Przy moich grimoarach i milionach zeszytów to jest po prostu ładne.
ale zawsze można coś na baz grać w razie co. Także mówię, kalendarz użytkowy dla mnie nie pod formą kalendarium, co mam zrobić, lista to do i zajęć moich własnych, ale ile my zrobimy na kanale, to się w głowie nie mieści. Będziemy po prostu działać, zwiedzać, nie spać, treningować. To już po prostu od stycznia, oprócz moich pomysłów, będą również, no nawet te 40 węzłów. No kto by na to wpadł? Kto by na to wpadł, że można? A można. Także polecam. No to bardzo polecam. To bardzo polecam, bo chciałam powiedzieć tak, w sumie i tak będziemy robić, więc ja kalendarz mam, damy radę. Ale to warto nawet mieć. I nawet bym powiedziała, jeżeli będzie następny rok, bo to nie jest wedle księżyca, tylko wedle takich świąt osadzonych w przestrzeni typu 2 lutego gromnicznej, no nie? To można z tego korzystać częściej. Mam nadzieję, że za rok też wyjdzie i będą jeszcze świeże rzeczy i dodamy 2 do 2 i będziemy robić jeszcze więcej. Ja jestem przezachwycona. Gratuluję tej pozycji pani Joannie Laprus i osobom współudziałowcom, bo jest przepiękny i wartościowy dla mnie. Wartościowy oprócz tego, że to jest taki nie kalendarz do tego, co mam tam robić, bo ludzie potrzebują czasem mało do zapisków, ale wtedy trudno na przykład nosić w torebce o takie A5, no nie? Natomiast rewelacyjnie będziemy się z tym magicznie bawić. Super. A co wy o tym sądzicie? Moi kochani. No co? Myszkę uruchomiłam, działa. Do zobaczenia w normalnych filmach. Dajcie znać, jak wam się podoba, jeżeli mieliście w łapkach.